Zakazy dotyczące niewłaściwego zachowania rzadko motywują nas do czynienia dobra. Niektóre nawet wzbudzają w nas chęć sprzeciwienia się. Jeżeli powiecie swojemu dziecku, że nie może wziąć ciastek ze słoika, które jest zamknięte przykrywką, możecie być pewni, że gdy tylko odwrócicie wzrok, zaraz usłyszycie otwierany słoik. Dobrze reagujemy na motywację i lepiej nas zachęca do właściwego postępowania. Najlepiej motywują nas ci, w których coś naszego zostało zaangażowane lub coś zainwestowaliśmy. Pewien dozorca w szkole wywiesił od jakiegoś czasu tabliczkę i było tam napisane: proszę nie deptać trawy. Ale rzadko które z dzieci się do tego stosowały i nie omijały trawnika, ale przechodziły przez niego. I w pewnym momencie uczniowie jednej z klas wpadli na pomysł, żeby wszystkim uczniom rozdać cebulki krokusów. I te krokusy zostały jesienią zasadzone przy ścieżce. Uczniowie, kiedy zbliżała się wiosna, z niecierpliwością wyglądali tych sytuacji, kiedy te krokusy zaczną wzrastać. I co ciekawe, ta sytuacja powodowała, że dzieci trzymały się tej ścieżki. Nikt nie wchodził na ten trawnik. I taką siłę miały te zakopane cebulki krokusów, że dzieci nie wychodziły poza tę wyznaczoną ścieżkę. My również potrzebujemy w naszym życiu osób, potrzebujemy takich sytuacji, gdy ktoś będzie nas motywował, byśmy szli i kroczyli właściwą drogą. I apostoł Jan w swoim liście, w pierwszym, drugim rozdziale napisał coś takiego: a teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść Mu naprzeciw i w czasie Jego przyjścia nie zostali przez Niego zawstydzeni. Jeżeli mamy świadomość, że naszym celem jest stanąć przed Chrystusem bez wstydu, wtedy kiedy powróci On tutaj na ziemię, to będzie nam zależało, by być Mu posłusznym. To będzie nam zależało na tym, by nie zbaczać z tej wytyczonej ścieżki, która spowoduje, że wtedy, kiedy przyjdzie tutaj Jezus Chrystus na ziemię, my nie będziemy zawstydzeni, gdy staniemy przed Nim twarzą w twarz. Ponieważ oczekując tego wielkiego dnia, coraz bardziej będziemy upodabniać się do Chrystusa. A wtedy nasze poczucie pewności przed spotkaniem z Nim będzie wzrastać. Dlatego chciałbym Was gorąco zachęcić do tego, by oczekując powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię, starać się tak prowadzić życie, by z radością, bez żadnego lęku i obaw oczekiwać spotkania się z Nim twarzą w twarz. Ale zarazem też zachęcać
i motywować innych do tego, by bez lęku, bez obawy oczekiwać przyjścia Jezusa Chrystusa. A będzie tak wtedy, kiedy będziemy kroczyć wyznaczoną ścieżką i będziemy próbowali iść na jakieś swoje własne skróty. Dlatego też proszę, Panie, pomóż nam być Ci posłusznymi, tak, abyśmy czuli się pewnie i nie odczuwali wstydu, nawet gdybyś miał przyjść jutro. Niech tak się stanie. Amen.